Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. To nie pierwsze tego typu spotkanie. Zawody są organizowane od 9 lat. Bierze w nich udział 14 10-osobowych zespołów reprezentantów wrocławskich ośrodków. Znów wygrał Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny nr 2 z ulicy Kieleckiej. Potwierdził więc formę i możliwości z lat poprzednich. Zabawa odbywała się nie tylko na wodzie, ale pływanie bardzo spodobało się młodym zawodnikom. Po konkurencjach udało się im namówić organizatorów na dodatkowe już rekreacyjne pływanie po Odrze. Najlepsi otrzymali upominki i nagrody. Zwycięzcami jednak byli wszyscy, zarówno opiekunowie, jak i młodzi wychowankowie liczyli na dobrą zabawę. Jej na pewno nie brakowało. Wielu brało udział w turnieju integracyjnym siatkówki. Zorganizowano także tor przeszkód dla ośrodków specjalnych. Organizatorką akcji jest pani Danuta Bułkowska-Milej. Mocno zabawę wspiera Ewa Gancarz z Pegaza. Szkoda, że mało kto chciał wesprzeć finansowo to spotkanie. Te dzieci, jak mało kto, zasługują na dobrą zabawę. Może za rok będą pamiętać o nich nasi urzędnicy i czas będą mogli spędzić z jeszcze większymi atrakcjami. Warto dodać, że w czwartkowym spotkaniu na przystani Pegas uczestniczyło około 150 osób. Wszystko zakończyło się kolacją przy ognisku i dyskoteką. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl